Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Androx i witam was z kolejnej nowej serii, jaką będzie na kanale, czyli seria 7 Days to Die. Jest to seria, która będzie teraz prowadzona, ale od razu mówię, że to seria będzie robiona, robiona tak, że nie wszystko, co ja będę robił, będzie rzucane na YouTube, ponieważ jak wiecie, posiadam kanał na Twitchu. Jak ktoś już uważa, czasem ogląda, będzie wiedział, że często robię live'y. Dlatego z tej gry będę też dużo live'ował, więc odcinków może być na przykład z całej serii 10, a live'ów na przykład 15. A więc to jest gra, jak ktoś nie wie, to jest gra podobna do Minecrafta. Ja oczywiście w nią nie grałem, tylko tam czytałem jakieś tam recenzję, o co mniej więcej wiem chodzi. Jesteście człowiekiem, który po prostu musi przeżyć, przetrwać. Jest apokalipsa zombie. Wiem jeszcze tylko tyle, że zombie pod gdy jest ciemno, strasznie szybko biegają. No i sobie to tyle wiem o tej grze. Wiem, że też można craftować rzeczy, ale kompletnie nie wiem jak to się robi. Więc ja sobie uruchomię grę. Widać, ładuje się. Buduje się teren. No i dobra, enter. No i dobra, jesteśmy w lesie. Wiem, że chyba na M jest mapa. I na chyba i ekwipunek, tak, bo w Minecrafcie. Dobra. Dobra, weźmy wszystko. Tu też. Wiem, że na pewno musimy znaleźć jakiś pistolet. A, jest to gra połączona mniej więcej z DayZ i Minecrafta. O matko, co my tu mamy? Zobaczmy. Shotgun. Zombie. Win. Patrzcie, co tam jest. Zabiliśmy jelenia. Patrzcie, tyle mięsa. Dobra, wróćmy tam do samochodu. To jest kolejny zombiak. Widać te grube, co tam był przed chwilą. To giną chyba na dwa hity. O, na butelkę wody w sumie. Kolejny zombie. Widać, tu jest w lesie. Dobra, chyba wszystko przejrzałem. Jeżeli powiedziawszy, ulatnię się stąd. Tylko zobaczmy pierwsze, gdzie pójdziemy. Jesteśmy tu, chodźmy tam co czas tą drogą. Nie idą za nami zombiaki, więc jest dobrze. Przeładujmy sobie. Dobre. Weźmy wszystko. Od razu sobie, jak tu jest trochę spokojnie, dam sobie butelkę wody tu. No i mięsko. A nie tu, tylko tu chciałem. Nie wiem, jak to się daje jeść, ale wiem, że jak widzicie w lewym dolnym rogu, nam to ucieka wszystko. Jedzenie, stamina, życie. Tu widzimy jakieś worki. O, plecak. O, jeszcze jedna szczelba i więcej naboi. O, mi to pasuje. Dam sobie to tu. A to co to jest? Tu nic. Dobra, idziemy dalej. Tu widzimy kolejny samochód. Co to jest? Nie wiem. Wiem, że da się jakoś drzewo ściąć, nie wiem, shotgunem. Alol. Dobra, mamy drzewo. Nie, nie, nie przeładowywuj.
Stracił naboje. Możemy coś z tego zrobić? Nie ma tu żadnego zabijaka? Jest. Dobra, weźmy to. I tu widziałem, o tak, widziałem śmieci. Tylko jedna kartka papieru. Dobra, wróćmy tam na ulicę, tam za chwilę na auta pójdziemy. Tam jest dużo zombiaków. Ale wiem, że da się zrobić jakoś crafting czy coś. Ja mogę coś z tego zrobić? Woodplanki. Z tych woodplanków? Dobra, nie chcę wszystkich zużyć. Co z tego odrobić? Patyczki? Ale fajnie. Słyszę zabijaka. No zobaczmy, co z tych patyczków można zrobić jeszcze. O, dobra, dzieli się jak w Minecraftcie. Co to jest? Metal. Kilo chcę zrobić. Kilo się robi tak w Minecraftcie, czekać. Nie. Po ukosie. Też nie. Takie coś. Takie. Nie. Nie wiem, jak te patyczki zastakować. Aha, tak się robi sztabkę metalu. O. Dobra, musimy mieć chyba więcej żelaza. Chyba, nie wiem. Bo na kilo chyba trzeba 3. Z tego co... Dzień dobry. Uciekł. Dobra, trudno. Benzyna, ale czad. Czadzią. Mamy fuksa strasznego. Ile tam tego jest? Teraz godzina 12. Podwójny headshot, dobra. Ja miał przy sobie metal. Zrobię sobie to. Patyczek. Ten nic. Ten też nic. To też nic, to też nic. O, dwa metale, fajnie. To też nic, dobra. Szybko zrobię sobie... My się pokazujemy jakieś receptury po prawej stronie. Nie wiem, co to są za receptury, ale wiem, że te zombiaki znikają. Chciałbym się przeszukać. Dobra, tutaj... sobie tam jest zombiak, ale dobra, zostawmy go. Mamy jeszcze tylko dwa razy do przeładowywania naboi, więc cienko. Przydałoby się znaleźć jakiś pistol... Co to jest? Chicken. Dobra. Przydałoby się coś znaleźć jeszcze, jakiś ten... jakieś naboje, albo jakąś inną broń. Powiedz, boję się tu wchodzić. Nic nie ma. O, tu książka jakaś. Co to jest?
O, okej. Tu mi wygląda jakieś tabletki. Painkillers, no, antybiotyk. Też nic, w koszu, też nic. Byliśmy na górę, słyszę zębiaki. Na balkonie jakiegoś nie ma, trzeba zobaczyć. Chyba nie. Co to jest? Cobwebs? Cóż to jest? Czy to mogę zbierać? Sofę sobie mogę zrobić. O, safe. Bazooka! Czajcie to? Bazookę znalazłem w sejfie. Fajnie. Znalazłem sobie właśnie bazookę i szynkę. Dobra, nic tu więcej nie ma. Ciekawy. A! Pielęgniarka nic mi sobie nie miała. Tego z jajec. Nie wiem, czy byśmy nie wzięli czegoś ze sobą. O, tu widzę jakiś ten dziwny pieniek. Sześć naboi, tak, tak, dokładnie tego potrzebowałem. Dobra, naboje do jakiejś innej broni. Będziemy się zaopatrzyć jakieś miejscówę na sen, ponieważ już jest... Wróć. Już jest 14. A my pójdziemy chyba tu, tylko zobaczmy, gdzie wtedy pójdziemy. Pójdziemy tu. Pójdziemy do tej miejscówki. Zobaczymy, może coś tam znajdziemy. O, dużo rzeczy. Tego zębiaka zostawimy w spokoju. I my pójdziemy dalej po prostu. Tutaj co mamy? Nic. Będziemy za niedługo musieli coś zjeść, coś wypić. A to jeszcze chwilę, mamy czas. Dobre. Zobaczmy, co się stanie, jak to zjem. O! Mogę to jeść. Czyli trzeba zabijać te... O. Byśmy wyszli z tego lasu. I tu jest... Jakiś dziwny zombie, jak wiem. Ale miał szybko, więc jest git. Tu jest jakiś cały spalony teren, tam było jeszcze ładnie zielono, a tu już jest brzydko, ale mamy znowu paliwo. I tu jest ten budynek, o którym mówiłem, który widziałem na mapie. Ale nie wiem, czy tu mi się podoba nocować. Tu jest kibel, czy może być coś w kiblu? Nie. Lampa. O kurde, tu jest dużo zombiaków, ale chyba tu warto się rozejrzeć, więc... No wybijajmy je. O, pięciarci miała. Nikt nie ma za mną? Nie. Dobra, ten miał szynkę. Ta ma... O, butelkę wody. Fajnie, fajnie. A ta? O, matyra. Jak to się nazywa? Kawałek materiału. Filtr do auta. Nie wiem, czy tu będziemy mogli jakieś auto naprawić. Ale być może. Fajnie by było mieć auto. Ile wody! Aaaa! Dobra, mamy full wodę.
Co to jest? O! Ziemniaczki nawet. Dużo wody widzę tutaj jest. No woda. Zima. Woda. Co to jest? Kawa? Nie, nie kawa. Kaskaw. Ale mi się tu nocowanie wcale nie podoba. Trzeba gdzieś pójść. Tylko gdzie? Tam jest auto kolejne. Jeśli pójdziemy tędy, to może do wieczora dojdziemy do tego narożnika. Modląc się, może nam się utrafi dotrzeć tam przed wzrokiem. Bo inaczej, jeśli nie dotrzemy, to marnie zginiemy. Tyle latarki! Jest, dobra, mamy kolejną broń. Lecimy. Te patyki mi niepokoją, że mam tyle patyków. Nasrane. Możemy coś przerobić. Ale mam ziemniaczki, chyba sobie ziemniaczki zjemy. Czemu ja tego nie zjadłem? A fajnie, głód mi podszedł, tego zębiaka nabijmy. Masz coś ciekawego, znowu wodę. W sumie woda się przyda. Co to jest? Powiem się, że tam jest domek jakiś. Dobra. O Jezu! Bliżej, szlapę. Czemu to jest tyle pielęgniarek? Nie ogarniam tego, czemu to jest tyle pielęgniarek. Dobra. Zobaczmy, co jest w tym aucie. Znowu benzyna, więc układa nam się dobrze, że będziemy mieli dużo benzyny. A żeby dojść do tego miejsca, to musimy iść tędy. Bynajmniej będę się rozglądał, żeby coś ich znaleźć. Będziemy musieli się chyba samemu zabunkrować. I się robi wieczór. A się boję. Mam jeszcze miejsce w kół. Dobra, zbierzmy sobie więcej drewna. Biegnijmy tam do tego. Nie wiem, czy budować już szała z drabinkami, czy ukrywać się. Tam jest dużo zombie. Nie, bunkruję się tu. Dobra, szybko. Czas coś ich wymyślić na szybko. Dobra, bunkrujmy się! Fajnie się buduje nawet. Dobra. Nie wiem, czy to okno mogę rozwalić. Wydaje mi się, bunkruje. Wiem, że one się mogą dostać do mnie łatwo bardzo. Dlatego... Ale to mogę rozwalić? Nie wiem. Nie, chyba cegły nie mogą. Wiem, że może myślicie, że to przesada, ale wolę się zabunkrować. Dobra, zrobimy takie coś. Taki byk. Cyk, cyk. Cyk. Oj. Chcę po prostu sobie tak zrobić.
Mam nadzieję, że one tu nie wyjdą. A tu ciemno strasznie, nie mam latarki. No, musimy to jakoś przetrwać. Dobra, przetrwamy tą noc i zakończę odcinek, tak myślę. Dobra, zobaczmy, co ja tu tutaj mam. O, mogę sobie zrobić tapki. O, wiem jak połączyć te patyczki ze sobą. Trzeba prawym klikać. Dobra, wyklikajmy to wszystko. Szybko, szybko. A, czy maksymalnie 64? Drodzy Państwo, mamy noc. Podobnie idą. A nie wiem co ja robić. A już jest ten bunkier. I się podsadzam. Tak spadłem. Tego się stoi, że nic nie widzę. Fuck! Dobra, musimy to przetrwać. Że nie znalazłem żadnej latarki, serio. Jak można zrobić kilo? Świerka. Jest kilo. Ale mamy kilo. Jest tyle dobrze. Mamy mięso, dołóżmy to mięso tam. Cało nam jest jedno to. Co my możemy tu jeszcze zrobić? Star, quarter fillet, forking metal, old playwood, torch. Torch, jak zrobić torch? I na pewno to? Też nie. Bandaże. Z czego można zrobić torch? Ach, nie wiem. Sleeping bag, wooden. Leather. Chodźmy. Tak, drabina jest. O kur... No sobie po prostu nie chcę stąd skakać tylko. Wykorzystajmy sobie te patyczki. Nerwujemy to klikanie non stop, ale dobra. Tutaj zapomniałem o patyczku. Dobra, zróbmy sobie jeszcze trochę tego więcej. Raz 23:24, a my robimy sobie drabinki. No cóż, trzeba jakoś przetrwać. I cały czas słyszę te zombiaki, lecz nie wiem gdzie, w którym miejscu one są. No bo nie mam jak zobaczyć. O, tu mam te... Gdzie one są teraz, te cholery? Mogę tym rozwalić to?
No, Lucky Lofem mogę to rozwalać. Gdzie one są? Gdzie są te zombiaki dokładnie? A schodźmy tu. Nie ma tego shifta, że nie można się wychylić. To jest denerwujące. Coś my tam widzimy, coś, ale nie widzimy zombiaków. To jest złe, to jest złe, to mi się nie podoba. Słyszę, że one rozwalają, nie wiem dokładnie co, ale coś rozwalają. My tym czasem sobie zjedzmy tarełko. Która dosyć dużo daje. Pokładajmy sobie mniej więcej ekwipunek. To będzie jedzonko. Fuck, wróćcie. Spadł na dół, nie. Tu będą puste te, tu będą drabinki, tu będzie to. O, tak. Tu będzie nasza broń. Też to. I też to. Też to. Paper. No. Próbuję coś zrobić, ale nie wiem jak, po prostu. Widzicie, jak te mięso się odbijało. Postrzelałbym do nich, ale nie wiem gdzie one są, jak po prostu nie widzę. Nie wiem, czy tych strzałem ich po prostu bardziej wkurzyłem. Jej, nie wiem gdzie one są, jest minuta 40. Wiecie co wam powiem, zakończę ten odcinek, jest 28 minuta. Czy przeżyłem tą noc, czy nie, zobaczycie w kolejnym odcinku. Ja wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się ciepło, no i zobaczyska. Pa, pa.